władzę nad ziemią i usunie ten stary system rzeczy, czyli rządy ludzkie, niegodziwe społeczeństwo. Tak, modlimy się, przyjdź królestwo Twoje, nie? I to królestwo ma przyjść na ziemię i w tym królestwie Jezus jest królem, a my mamy być poddani tego królowi, Chrystusowi. Mamy go słuchać. Zgadza się. No jak będziemy mieć te przykazania w sercu, to raj będzie na ziemi, ale sami musimy sobie go zrobić. Mamy się właśnie wszystkich ludzi szanować, miłować, albo religie podzieliły ludzi. To prawda, ale według Pisma Świętego Bóg posługuje się religią, która mu się podoba. Zgadza się Pani z tym? Nie, nie zgadzam się, bo w Nowym Testamencie nie ma słowa religia. No bo to jest słowo, które dzisiaj występuje. My je, współcześni ludzie, prawda? Wybraliśmy, żeby określić jakieś wyznanie wiary. Chrystus powiedział, że jak przyjdzie na ziemię, to czy znajdzie wiarę w sercach ludzi? Wiarę. Dobrze, ale wiara zgadza się. A Abraham jaką wyznawał religię? Mojżesz, Noe, oni chodzili dzięki wierze. No ale wokoło były różne religie pogańskie. My to tak dzisiaj nazywamy. Bo można powiedzieć, że to był kult pogański. Tak, tak, no. Można powiedzieć, że to była religia fałszywa, pogańska. Tak. Tak? Tak, religia. Tak, no bo co to znaczy właśnie definicja religii? To jest sposób oddawania czci Bogu przez określoną grupę praktykowane ludzi. Można też oddawać cześć człowiekowi albo jakiemuś przedmiotowi. No właśnie, bo jest napisane w Dziejach Apostolskich 1:8, że będziemy świadkami po krańce ziemi, gdy stąpi na was Duch Święty, czyli Duch Prawdy, otrzymacie moc i będziecie moimi świadkami, czyli świadkami Chrystusa w Jerozolimie i w całej Judei, Samarii, aż nad odlejsze miejsca na ziemi. Zgadza się. I tak świadkowie Jehowy działają. Ponad 239 krajach głoszą dobrą nowinę, że Królestwo Boże pod władzą Jezusa Chrystusa obejmie władzę nad ziemią. I do tego musi być potrzebna zorganizowana forma oddawania czci Bogu, bo inaczej to się nie uda. A czy Jezus Chrystus ma żonę? No nie ma żony. Wie Pani o tym dobrze. Nie ma, oblubienica baranka. Chrystus ma żonę. Tak. W tym sensie, no tak. W takim sensie duchowym, tak. No, objawienie 21. To są jego współkrólowi i współkapłani, że razem z nim będą rządzić w Królestwie Bożym. Z nieba nad ziemią. Na ziemi, tak, tak. Bo objawienie 5:10 jest napisane, że będziemy królować na ziemi. Dlaczego właśnie tam w waszej Biblii jest napisane, że nad ziemią? Przecież nad ziemią to ptaki latają, a my na ziemi, przyjdź królestwo Twoje, tu na ziemię. Raj był na ziemi. Zgadzam się z Panią, że raj był na ziemi, ale Królestwo Boże to forma władzy, która ma siedzibę w niebie. Jest to duchowy rząd, składający się z osób, które są w niebie. A więc to nie są osoby z krwi i ciała. No ale jest napisane, że mamy jedną nadzieję. To jak jedną nadzieję, a jedna część idzie do nieba, jedna na ziemi będzie. Jest jedno zbawienie, ale dwie nadzieje. Nadzieja na życie wieczne w raju na ziemi dla osób fizycznych i duchowa nadzieja dla osób, które będą razem z Jezusem panować w niebie. Nad ziemią. No, objawienie 21 rozdział jest napisane: zobaczyłem nowe niebo i nową ziemię, bo poprzednie niebo i poprzednia ziemia przeminęły i morza już nie było. Zobaczyłem też święte miasto, nowe Jeruzalem, które wstępuje z nieba od Boga,
Stępuje z nieba od Boga, czyli na ziemię stępuje. I była przygotowana niczym panna młoda, przystrojona dla swojego przyszłego męża. Wtedy usłyszałem donośny głos podobnie od tronu, dobiegający od tronu. Patrz, przybytek Boży jest pośród ludzi i Bóg będzie przebywał z nimi, a oni będą Jego ludem. Będzie z nimi sam Bóg i Bóg otrze z ich oczu wszelkie łzy. Nie będzie już śmierci, ani smutku, ani krzyku, ani bólu. To, co było kiedyś, przeminęło. No tak. No, czyli tu nowe niebo i nowa ziemia, to ma być tu na ziemi, że nowa Jerozolima stępuje na ziemię. Ale jak to pani rozumie, że Bóg będzie z ludźmi? W sercu będzie naszym Chrystus, Jego prawo, Jego miłość, sprawiedliwość. Sercu. No, ale pani wcześniej powiedziała, że Bóg wstąpi i tutaj będzie królować. No wstąpi... A nie z nieba. Prawo Jego. No właśnie. Wypisze nam prawo na sercach. No już wypisuje. Tak. Wie pani co, pani, bo mi trudno jest rozmawiać, bo ja jestem na ulicy i wracam do domu. Miło się krótko porozmawiało z panią na tematy biblijne. No ja wierzę, że będzie właśnie jedna owczarnia, jeden pasterz i że właśnie Chrystus będzie nas łączył, Jego prawda i miłość nas połączy. No i ta wiara właśnie, którą masz w sercu, to ona właśnie cię zbawi, uratuje. Ta wiara, nie religia, bo religia właśnie to są kulty, nauki ludzkie, religia. A najważniejsze mieć prawo w sercu, no i Chrystus na pierwszym miejscu, bo Chrystus jest Bogiem, Ojcem, Zbawicielem, Królem. Wszystkim jest Chrystus dla nas, bo Jego Ojciec mu wszystko przekazał.